troszkę takie modne ostatnie słowo hyperkonwergencje. Zacznę od tego, że nazywam się Sylwester Piotkowski w firmie Onstar, jestem od 2000 roku. Troszeczkę tych technologii tu przerobiłem, dyskowych i nie tylko. Wspieram naszych handlowców i Państwa przy wdrożeniach i jeżeli będą jakieś pytania, z miłą chęcią odpowiem i wspomogę nie tylko w tym rozwiązaniu, które będę chciał przedstawić. Firma Starient może troszeczkę jest młodsza niż ja w Alstorze, ale bardzo prężna i rozwijająca się. Mam nadzieję, że zrozumiałem, o co im chodzi i postaram się Państwu to przedstawić. Zacznijmy od troszeczkę historii. 2003 rok powstała instytucja o nazwie Rocket Division Software, która zajęła się storage'em, zajęła się oprogramowaniem do storage'u i przez pierwsze lata rozwijała się w tym właśnie zakresie, wchodząc jako pionier wirtualizacji, jako jeden z pierwszych vendorów dostarczających Software Defined Storage i właśnie hyperkonwergencję. Z racji tego może, że główną siedzibą jest Boston, są to Stany, a więc może troszeczkę było łatwiej na tym rynku się przebić, ale też jak Państwo widzą, są biura w Europie, które nas wspierają i zapewniają odpowiednie wsparcie nie tylko przedsprzedażowe, ale i postsprzedażowe, dzięki czemu można się już pochwalić ponad 2500 wdrożeń płatnych. Dlaczego? Firma Starlink oferuje też rozwiązania dla osób, które lubią same troszeczkę też tak zwane pogrzebać. Są wersje darmowe, są wersje free do wdrożenia. Za firmą stoją też właśnie partnerzy technologiczni. Warto wspomnieć największy, jeżeli chodzi o branżę hyperkonwergencji, jeżeli chodzi o branżę naszą komputerową. My dzisiaj chyba głównie skupimy się na dwóch, Microsoft i VMware. Resztę, jeżeli będzie potrzeba, wspomnimy. Troszeczkę dokładniej w historii. 2009 rok już pierwsze sprzedane sukcesem wdrożenia hyperkonwergentne. Do 2014 roku produkt był rozwijany, gdzie firma doszła do wniosku, że software to nie wszystko, a więc warto też dać klientowi kompletne rozwiązanie. Powstały appliance wzbogacone o software Starlinga. Przez dodatkowe filtrzery do backupu w 2016 roku i w 2017 roku, w zeszłym roku, pierwsze wersje robiące na Linuxie. Bardziej zaawansowany support dla własnych produktów, który wspiera klienta końcowego. Możliwość podłączenia hyperkonwergencji Starlinga do chmury, do Azura, do aktualnego roku, gdzie już mamy kolejną wersję rozwiązania Linuxowego, dedykowanego głównie pod systemy VMware'owe, o których wspomnimy, jak też inne rozwiązania. Co tak naprawdę chcielibyśmy Państwu dzisiaj po spotkaniu zostawić w głowie? Chcielibyśmy zmienić ten szablon, jak bardzo znany przez większość z Państwa, standardowego, klasycznego rozwiązania serwerowego, rozwiązania serwerowi, gdzie już na dobrą sprawę nie pytamy się, czy ktoś ma wirtualizację, bo ją ma, tylko pytamy się, w jaki sposób ją realizuje. Zaczynamy od podstawy, jak dla mnie, od samego dołu, od przestrzeni dyskowych, od systemów dyskowych i naprawdę bardzo zaawansowanych, od prostych macierzy, bo macierze z replikacjami, z dodatkowymi kluczerami, które są jak najbardziej modne na rynku, ale niestety swoje korzystują, poprzez połączenie tych przestrzeni dyskowych do serwerów za pomocą zaawansowanych, wydajnych sieci SAN i nie tylko. Serwery minimum 2, wiadomo, że klaster w tej chwili jest rzeczą już powszechną, a więc musimy się jakoś zabezpieczyć już na poziomie sprzętowym, na poziomie produkcyjnym, nie tylko backupowo, a więc 2 i więcej węzłów klastrowych, na których to stoi hypervisor, z tego co z mojego doświadczenia powiedział, głównie VMware, ale jak najbardziej dostępny jest też Microsoftowy Hyper-V czy Oracle'owe rozwiązania.
i na te nasze klienty, z których korzystamy na co dzień, na których mamy już wszystko, o czym tylko zamarzamy. Czy da się to uprościć, czy da się to zredukować, koszty zarządzania, koszty wdrożenia, koszty utrzymania takiej infrastruktury, postaram się Państwu przedstawić, że jest taka możliwość. Firma Starlink zaproponowała rozwiązanie, które spowoduje u nas zaniechanie używania samochodów, przestrzeni dyskowych niezależnych od serwera i drogich infrastruktur sanowskich kosztem bardzo prężnie rozwijającego się Ethernetu, a na Ethernecie przede wszystkim instancji. Prędkości, które w tej chwili dostajemy dzięki Ethernetowi, dzięki iSCSI, już są na tyle wystarczające, że jesteśmy w stanie prawdziwe klasy, prawdziwe systemy obliczeniowe stawiać za pomocą właśnie tej infrastruktury. I tak jak tu widzimy, ta warstwa sprzętowa, która przed chwilą zajmowała większość slajdu, w tej chwili rzuciliśmy to na dół, gdyż postaramy się Państwu pokazać, że możemy tą macierz tego SANA upchnąć, że to mówiąc, do serwerów i tak go skonfigurować, tak go przedstawić dla wirtualizatorów, żeby nam zapewnił pełne wsparcie dla wysokich wydajności, dla bezpieczeństwa i dla naszego spokoju, żebyśmy wiedzieli, że mamy środowiska, o których nie musimy się martwić. Czyli przestrzenie dyskowe są już na poziomie serwera, serwery w tej chwili mają coraz większe możliwości upakowania dysków, a więc te przestrzenie naprawdę mogą być ogromne. Rodzaje dysków dostępne na rynku pozwalają już osiągnąć tam na bardzo duże wydajności. Wystarczy do takiego serwera hybrydowo wrzucić troszeczkę dysków obrotowych, mniej wydajnych, bardzo pojemnych, wzbogacić je o dyski flashowe, NVMe, które dają nam super wydajność i jeszcze to wspomóc cache'em, korzystając z pamięci RAM serwera i mamy naprawdę bardzo przyzwoite wydajnościowo systemy dyskowe w obrębie serwera, który posiadamy. Nawet jeżeli że jesteśmy w stanie budować system hyperkonwergentny na jakimś starym serwerze, który ma już swoje lata, 3-4 lata, gdzie już myślimy o tym, żeby się pozbyć jego serwerowi po 5 latach i wzbogacić właśnie go o opcję hyperkonwergencji, zapewniając właśnie pełną wydajność, pełną niezawodność i czasy pracy z wieloma dzienoteczkami po przecinku. Oczywiście na tym wszystkim, na tym naszym hyperkonwergentnym rozwiązaniu, naszym zestawieniem, możemy używać naszych wirtualizacji, której do tej pory używaliśmy. VMware, Microsoft Hyper-V i na tym już stawiamy nasze maszyny, gdzie źródłem tego będą właśnie nasze wysoko wydajne systemy i odpowiednio zabezpieczone. Tak, na dobrą sprawę właśnie to pracuje. W skrócie właśnie jak tłumaczyłem, Starlink daje nam możliwość skonfigurowania tego storage'u, który mamy w obrębie serwera, zabezpieczenie go poprzez odpowiedni cache, poprzez odpowiedni tier dysków wydajnych i poprzez odpowiednią pojemność, którą nam dają dyski obrotowe. To wszystko dzięki oprogramowaniu serwerowi jest dostępne dla tych klasterów, dla naszych VM-ek, zapewniając nam wewnętrzną synchronizację między sobą, replikację i jeżeli będzie trzeba, nawet pokażemy opcję, jak to bezpiecznie backupować, jak realizować dobre praktyki backupowe. Czyli tak, czy te rozwiązania są rozbudowane? Możemy się zastanawiać. Kupujemy serwer, w serwerze mamy parę elementów, zainstalujemy nasz software, który przerobi nam naszą infrastrukturę na pełną infrastrukturę hyperkonwergentną i możemy się obawiać, co dalej. Najprostsza rzecz. Do naszego serwera możemy dodać kolejne dyski, zwiększając wydajności IO-kowe czy pojemności, dodając kolejne interfejsy sieciowe, dając nowe wydajności, nowe możliwości poprzez grupowanie portów ethernetowych i dawanie większej wydajności w sieci, poprzez zapewnienie szybkich operacji dzięki zwiększaniu cache'a, zwiększaniu pamięci na naszych systemach wirtualnych. To wszystko w obrębie jednego serwera, jednego rozwiązania i kawałka zaproponowanego przez nas softu.
Oczywiście dostępne też w wersji kompletnej, zbudowanej przez Tailwinda, dostarczonej do Państwa klientów. Taka prosta rozbudowa. Co jeszcze możemy zaproponować? Rozwiększamy, powiększa nasz system, spełnia nasze wymagania. Ale podstawą jest to jednak, żebyśmy też mieli redundancję. Czyli żeby system funkcjonował, wiadomo, potrzebujemy dwa serwery. Dwa serwery odpowiednio skonfigurowane, odpowiednio wyposażone do naszych potrzeb, ale w razie skończenia się możliwości rozbudowy tych dwóch serwerów, dokładamy kolejne nowe, kolejne serwery. Każdy serwer dodaje nową moc obliczeniową, nowe przestrzenie dyskowe, nowe wydajności i w większym stopniu zabezpiecza nam system, gdyż pozwala na awarię większej ilości komponentów w naszym środowisku wirtualnym. Co prawda, na początek będziemy starali się Państwa przekonać, że próbujemy wchodzić w rynki VMware'owe, w małe rynki, gdzie klienci po zapoznaniu się z ofertą VMware'a dochodzą do wniosku, że no, przykro mówiąc, nie stać się na hyperkonwergencję. Postaram się pokazać, że dzięki Starlingowi możemy już myśleć o hyperkonwergencji w najmniejszych wdrożeniach, jakie daje VMware w środowiskach SSL-owych, gdzie mamy dwa serwery, a nawet jakbyśmy bardzo chcieli, możemy nawet na jednym serwerze właśnie zrobić. Co daje Starlink poza rozwiązaniem, poza hardwarem, który możemy rozbudować, można powiedzieć, w nieskończoność? Pozbawia nas tych problemów, czyli mamy standardową infrastrukturę, standardowe supporty, połączymy sobie wszystko sami do kupy, mamy bardzo zdolnych ludzi, którzy nam zbudują nasze środowisko, na którym pracujemy, ale jak się wydarzy problem, ktoś musi usiąść, ktoś się martwi o to, żeby znaleźć problem, żeby element, który nam stwarza problem, wyjąć z systemu i przez to też stracić częściowo wydajność tego systemu, ale utrzymać produkcję, utrzymać działanie i później martwi się, co zrobić, żeby przywrócić to, czy szuka dostawcy rozwiązania, które stwarza nam problem, czeka na rozwiązanie tego problemu. Może się w międzyczasie okazać, że rozwiązanie problemu informuje nas, że problemem nie jest system, który my znaleźliśmy, tylko jakiś trzeci element, z których to wielu składa się nasz cały system. I na to wszystko czekamy na rozwiązanie i martwimy się, co zrobić, żeby ten system jak najszybciej, ale jednak mimo wszystko sporo czasu nas tracimy, odzyskał w pełni swoją pracę. Firma Starlink proponuje proaktive support, gdzie rozwiązanie ma w sobie już zaszyty monitor działania całego systemu, monitor życia, który informuje nas o jakimkolwiek nas, informuje Starlinga, support Starlinga, o jakimkolwiek powstałym problemie, który w danym rozwiązaniu się dzieje. Support Starlinga zaczyna analizować problem. Support Starlinga martwi się o to, czy to jest problem jego, czy to jest problem firmy trzecich. Jeżeli firmy trzeci sami ten problem rozwiązują z firmami trzecimi, starają się rozwiązać już kompletne, dać nam kompletne rozwiązanie już po ustaleniu ewentualnie z firmami trzecimi i wdrożyć nam rozwiązanie, gdzie klient, który używa środowiska naszego, zbudowanego na naszej hyperkonwergencji, nawet nie musi żadnego tokena zakładać. On zobaczy przez chwilę, że będzie problem, support sam się tym zajmie, sam rozwiąże, sam poszuka elementów, które trzeba do tego rozwiązania wykorzystać i odpowiednich partnerów, których ma, z którymi współpracuje i to rozwiązanie dostarczy nam bez naszej dodatkowej ingerencji. Jak możemy jeszcze nasz system zabezpieczyć poza odpowiednim supportem, który Starlink nam oferuje? Dobrze jest wykorzystywać to, co w tej chwili jest popularne na naszym rynku i coraz bardziej chyba wykorzystywane. Możemy połączyć nasze, można powiedzieć małe, nasz mały system hyperkonwergentny z chmurą. Jeden z elementów naszego systemu może stać na serwerze w chmurze, gdzie łącząc te rozwiązania, możemy przenieść też część obciążeń, część naszych systemów
przy pełnej pracy, które będą pracowały bezpośrednio z chmury. Replikujemy nasze zasoby jeden do jednego z zasobami, które posiadamy w chmurze, na wypadek nawet całkowitej utraty kontroli nad naszym labem. Mamy kopię wszystkiego gdzieś, gdzie nasze lokalne problemy nas nie dotkną, gdy zawsze będziemy mieli dostęp. Oczywiście dzięki temu, że możemy korzystać z zasobów chmurowych i łączyć się w systemy hybrydowe, dostajemy też feature'y, które nam te systemy chmurowe oferują. Dodatkowe systemy backupowe, które zabezpieczają nasze dane. I na wypadek, na przykład praktycznie całkowitej katastrofy naszego labu, odtwarzamy sprzęt, odtwarzamy z chmury, z backupów nasze zasoby i dalej na nich pracujemy. I po odzyskaniu backupu, przepraszam, system znowu zaczyna działać w pełni wydajnie. Poza stworzeniem środowiska hybrydowego możemy też skorzystać z rozwiązania standardowego do backupu i do przerzucania backupu do chmury. Wiadomo, że jest teraz dobrą praktyką posiadanie minimum 3 backupów w 2 różnych technologiach i przynajmniej jeden backup, żeby był gdzieś poza naszą lokalizacją. Właśnie tak możemy to spełnić. Niekoniecznie musi być to oprogramowanie WIM. Mamy oprogramowanie backupowe, które nam backupuje nasze wiemki. To oprogramowanie korzysta z lokalnego repozytorium, w którym to może być jeden z modułów Starlinga, wirtualna biblioteka taśmowa Starlinga programowa, korzystająca z własnych zasobów dyskowych, która to jest połączona, zreplikowana na przykład z Amazonem, gdzie wszystkie nasze dane są zabezpieczone dokładnie z tą polityką. A więc znowu wracamy do tego, nawet przy jakiejś tragedii naszej lokalnej, nasze dane zawsze są dostępne. Zawsze możemy tworzyć to, nad czym pracowaliśmy właśnie szczerze przez wiele lat, przez dziesiątki lat. Co chciałbym, żeby Państwu zostało w głowie po firmie Starlink? Jest to szybka, odporna na awarie i łatwo skalowalna pamięć masowa. Postaram się pokazać na takim króciutkim demie, jak konfigurujemy taką przestrzeń dyskową i ją zabezpieczamy. Jesteśmy w stanie się zintegrować praktycznie z każdym klastrem i z dotychczasową infrastrukturą serwerową dzięki połączeniom, dzięki tym protokołom, które tu widzimy. W tej chwili praktycznie Anastazji nam wyjmuje w tych właśnie naszych systemach, które my próbujemy trafić, a więc właśnie dzięki technologii, dobrze rozwijającej się technologii Anastazji. Mogą Państwo dostać nie tylko oprogramowanie, które będzie wymagało wdrożenia, ale też cały gotowy appliance, który Państwo stawiają i na tym Państwo mają gotowe swoje wiemki, które już dają Państwu obsługę Państwa potrzeb. Lepsze MTTO, backupy z zachowaniem zasady 3-2-1 i szybsze czasy backupu dzięki backupowi na właśnie dyski, mimo zachowania standardów tasiemek dzięki VTL-owi. Dzięki temu, że robimy backupy wyrzucamy gdzieś poza nasze centrum, bo też same backupy. Odporni jesteśmy też na jakże ostatnio popularny ransomware, który daje się we znaki wszystkim. I chyba w większości firm już sprawdził, czy backup jest to backup, czy też to jest opcja restore i da się pewne rzeczy odtworzyć. Sami osobiście też mieliśmy parę przypadków, gdzie sprawdziliśmy, że nasze backupy rzeczywiście są z opcją restore i udało się odtworzyć elementy, które zostały właśnie przez nas zniszczone, gdzie często się okazuje, że nawet najlepsze nasze zabezpieczenia wejściowe, sieciowe nie są odporne przed użytkownikiem. I gdzieś tam w najmniej odpowiednim przez nas, na mniej przewidzianym miejscu, użytkownik potrafi wszystko do naszej sieci wprowadzić i zagrozić naszym danym. To byłoby tak pokrótce takiej suchej teorii. Postaram się w tej chwili połączyć z takim naszym przykładowym labikiem, którego postawiłem właśnie tu specjalnie dla Państwa. To ja bym chciał koncepcjonalizować te projekty, bo też rozumiem, że w przypadku appliance'u od razu nie powiem. Słyszałem właśnie, że cena czyni cuda i mam nadzieję, że Państwa zaskoczę.
podstawowe rozwiązanie, gdzie chcielibyśmy mieć dwa serwery u siebie, obsługujące 4 tera na każdym serwerze przestrzeni dyskowej i tylko to jest ważne, te 4 tera, nieważna ilość procesorów, nieważna ilość RAMu, kosztuje za noc dla klienta końcowego 1250 dolarów. Także wydaje mi się, że porównując do, no my głównie celujemy w Visana, to nie możemy mówić w ogóle o pomyśleniu nawet za te pieniądze o Visanie. Tu mamy już właśnie zabezpieczenie hyper konwergentne właśnie na przykład na naszych dwóch SX-y, które mamy. A ja bym wyglądał, jakby rozbudował to rozwiązanie? Za chwilę pokażę. To rozwiązanie bazuje na usłudze bądź VMC, która ma w sobie właśnie oprogramowanie Starwinda, które nam pozwala tworzyć bardzo elastycznie, bardzo dowolnie kopie zasobów dyskowych między serwerami, które mamy. W każdej chwili do naszej pary replikacyjnej możemy dodać kolejny element bądź stworzyć w ramach naszych zasobów dodatkową parę, korzystając z niewykorzystanych przestrzeni dyskowych. I tą przestrzeń za pomocą iSCSI udostępnić do naszych wirtualizatorów. I rozumiem, że takiego Starwinda też można stanąć jakby zamiast macierzy na produkcji, tak? Właśnie my w to celujemy. My w to celujemy, żeby właśnie przekonać Państwa, co prawda nie wiem, czy to jest zgodne z całą naszą firmą, bo mamy też macierzy, ale tym przekonujemy Państwa, żeby nie kupować od nas macierzy. Kupcie Starwinda, wykorzystacie swoje serwery, które już macie, gdzie często serwery mają po kilkanaście, kilkadziesiąt pustych ramek na dyski, które można wzbogacić, zbudować na nich rajdy, które te serwery potrafią, dorzucić Starwinda i te przestrzenie odzyskać, że tak powiem, dla żywych i na nich prowadzić nasze środowiska produkcyjne. Tam przez chwilę była mowa o dysku SSD, dyskach pojemnościowych i dealingu. Czy to jest jako taki dealing, czy te dyski SSD są do cache'owania na przykład, do dysku do cache'u? To znaczy, to są dyski do cache'u, a więc bardziej caching jak tearing, zależy się co wybierzemy. Możemy wybrać, że będzie szybki zapis, możemy wybrać, że będzie tylko sam odczyt, szybko sam zapis, przepraszam. A więc to jest dowolne dla nas. Właśnie to jest bardzo ciekawe w tym rozwiązaniu, że tu ograniczamy się naszą wyobraźnią, co chcemy zrobić. Za chwileczkę pokażę, jak będziemy właśnie tworzyli taką parę dyskową, najprostszą. Jak właśnie przechodzimy przez te po kolejne kroki i tworzymy właśnie takie sobie zabezpieczenie. Jeśli to jest niższego na client, to jest jakiś rodzaj protekcji, bo na przykład w kontekście Visana tam jest rashutownik, tak? I jakby można sobie rozpiąć ten drive 5 po prostu pomiędzy nodami, tak? Że w przypadku awarii jednego z nodów od razu prawie dostępne. Z jednej strony możemy rozpróć, z drugiej strony jesteśmy ograniczeni. Bo tak naprawdę ile nodów musimy mieć, żeby zbudować jak najbardziej powolony do jedna szóstego Visana? Z tego co ja się wywykła 6. I musimy je mieć, żeby ten RAID 6 zaistniał. My tu mamy jeden serwer, na podstawie serwera kontroler RAIDowy, który obsługuje RAID 6 i RAID 6 mamy w obrębie tego serwera, no można powiedzieć niestety w obrębie tego serwera, ale po to mamy replikację. Gdzie na drugim serwerze mamy znowu kontroler RAID, znowu RAID 6, i mamy replikację wszystkich naszych danych. Okej, czyli rozumiem, że tak. Plus odbicie możemy zrobić. Dokładnie. Tych odbić możemy zrobić wiele, nie musimy tylko jedno, okay. A więc replikację możemy rozszerzyć, ale podchodzimy właśnie, zostajemy przy starej infrastrukturze, przy starym podejściu. Hardware'owy RAID, dyski zwykłe, tradycyjnie łączone w RAIDy i dopiero logicznie spinane, no słusznie pan zauważył, że to będzie raczej też niż tierni. Poprzez właśnie szybkie dyski SSD, poprzez pamięć RAM. Jeszcze ostatnie pytanie, to jeszcze w głowie. Możliwość replikacji. Synchroniczna, asynchroniczna. Wybieramy przy tworzeniu replikacji, czy ma być właśnie synchroniczna, czy asynchroniczna. No oczywiście, jeżeli stawiamy środowisko H, no to nie mamy wyboru. Musi być synchroniczna, bo chcemy, żeby wszystkie nasze mody naraz pracowały. Okay, ale możemy dać replikację asynchroniczną, tylko tyle, że na tej replikacji naszej, no ona może służyć co najwyżej do jakiegoś backupu, gdzie tylko odczytujemy z niej dane, tam nic nie modyfikujemy. Dobra. I to przy tworzeniu, dokładnie przy tworzeniu, mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Najprostszą konsolę w
Starwinda mamy i po zainstalowaniu, gdzie instalacja, jeżeli chodzi o propos Hyper-V, polega na odpaleniu apki i klikaniu dalej. Instalacja kończy się, a dzięki wielkie. Instalacja kończy się panelem zarządzania, który jest gold i w nim nic nie mamy. Co potrzebowalibyśmy do tego, żeby w ogóle zainstalować tę aplikację? Potrzebujemy dwa serwery. Producent stary mi zaleca, żeby te serwery między sobą, minimum dwa serwery, zacznijmy od takiego minimum, żeby je połączyć poprzez LAN-a, najlepiej dwoma kanałami do synchronizacji, żeby dać jakiś poziom bezpieczeństwo. No, w tych czasach zalecane jest jednak 10 gigabitów połączenie nie gigabitowe do synchronizacji i w serwerach dokładamy już tylko i wyłącznie interfejsy sieciowe na zewnątrz, żeby już na zewnątrz po prostu ten przewijenie. To są wymagania w stosunku do naszych serwerów. Tu zaraz pokażę właśnie, jak mniej więcej te nody są skonstruowane. Tu jesteśmy na jednym z tych nodów, który właśnie jest parą aplikacyjną. I tak, po zainstalowaniu mamy konsolę, gdzie postaramy się, jak znajdę deszkę, dodać jeden z naszych nodów. Tu mam zadanie uproszczone, bo akurat tu jesteśmy, możemy skorzystać z Localhosta, ale żeby nie było za łatwo, żeby Państwo zobaczyli, że też działa, możemy sobie przeszukać naszą sieć poszukiwaniu wszelkich nodów Starlinkowych. Troszkę to potrwa, ale przerzuci nam wszystkie sieci, jakie są dostępne i prawie tu pod sieci, gdzie zobaczymy znowu naszego noda, zobaczymy partnera i ewentualnie kolejne elementy, które pozwolą nam się dostać. Podczas instalacji nasz firewall niestety jest rozblokowywany z portu 3261. Żebyśmy się mogli dostać zarządzania i żeby stawić ze sobą rozmawiać. A więc na to niestety musimy się zgodzić, bądź zmienić ten port, jeżeli ten nam z jakichś przyczyn politycznych nie pasuje. Jeszcze poczekajmy. Czy w 10 minutach się zdążymy? Pokażę. Jak trzeba, to w 3. Nie, ale to znaczy tak, ja postarzę to w miarę prosto i szybko, ale zapraszamy, Jacek na pewno to jeszcze 100 razy powtórzy, zapraszamy do nas, postawimy specjalnie pod Państwa, na systemie takim, jaki Państwo będą potrzebowali taką infrastrukturę i żeby no, Państwo mogli się do niej dotknąć. To akurat dla przykładu właśnie postawiłem dwa serwery, jeden jest na 102, drugi na 101, a więc spróbujemy się po kolei z jednym i z drugim łączyć. Zobaczmy może jeszcze, który jest lokalny, bo już nie pamiętam. To już później nie będziemy wykrywali, to dodam ten zdalny, żeby było szybciej. 102. Siedzimy sobie na 102. Może tak. Czyli dodamy 101, bo to jest ten moc zdalny. OK. Żeby Państwo widzieli też, dodamy nowy, już lokalny. To jest nasza 101. Łączymy się z naszymi zasobami. Połączymy i drugi, będzie się wszystko zdalnie działo. Mamy stworzone już takie dwa przykładowe targety, ale my sobie zaczniemy od początku. Pierwsza rzecz, dodajemy targeta z iSCSI. Prawy klawisz, dodam target. Możemy sobie nazwać go po swojemu, już nie będziemy zmieniać. Jak tylko się doda, teraz dodamy do targetu dysk, który chcemy stworzyć. Wiadomo, że w naszej infrastrukturze zabazujemy na dyskach twardych. Stworzymy wirtualny dysk, wykorzystając istniejące file systemy. Możemy dodać też czy RAM dysk, czy fizyczny dysk dostarczony przez na przykład iSCSI. Nazywamy go i w tym momencie wybieramy przestrzeń dyskową, z której chcemy skorzystać. Tu na serwerku akurat tu mamy dysk systemowy plus dyski z naszymi zasobami, na których możemy stworzyć.
Te dyski, które tu tworzymy, to są nasze fizyczne rajdy. I automatycznie też mogą być to nasze różne rodzaje dysków. SSD, NVMe, dzieląc sobie je na literki, już tu możemy w tym momencie właśnie rozkładać nasze pojemności, obciążenia, wydajności. O ile dobrze pamiętam, dysk E był przeznaczony na właśnie dużą pojemność, wybieramy. Przynajmniej z 10 giga. Oczywiście pojemności dajemy tyle, ile możemy, ile nam zachód dyskowy pozwala. Wybieramy, czy chcemy korzystać z opcji Think Provisioning, czy bardziej interesuje nas deduplikacja. Wybierzmy pierwszą w przerwu. I tu mamy to, o co Pan pytał. Caching w przypadku RAM-u, gdzie sobie ustalamy, żeby działał na obie strony, ustalamy jego wielkość. Tu już jesteśmy ograniczeni naszymi zasobami serwerowymi, na których jesteśmy. I drugi etap cache'a, wykorzystujemy pamięć flash, którą też właśnie w tym momencie kierujemy na kolejny dysk. Z tego co będzie chyba tu był dysk SSD. Dokładnie. Gdzie wybieramy miejsce i określamy pojemność naszego cache'a na dysku SSD. Dostawmy ją. W tym momencie stworzyliśmy tą podstawową politykę, podstawowy zasób o wydajności potrzebnej dla akurat naszych systemów wirtualnych. Teraz należałoby to zreplikować na drugi node. Ja tu zapisz pierwszy, znajdę go. Jest. Jeszcze raz. Musi być świeży. Gdzieś mi uciekł w tejszym numerze. Jest, przepraszam, nie ten poziom. Uruchamiamy Replication Managera, dodajemy replikę. Tu jest właśnie metoda czy synchroniczna, czy asynchroniczna. Wskazujemy adres naszego partnera. Jesteśmy na 102, więc nasz partner jest na 101. I mamy już wykorzystałem. No być może jak skasuję, żeby ten status ogólny mi się usunąć. Zmieńmy nazwę. Podajemy target. Powtarzającym się nazewnictwem nie wykasowano infrastrukturą po testach. Dodajmy znowu device'a, już tak na szybko przeklikam, wirtualny storage. Też nazwa. Nazwa jest też nazwą katalogu na dysku, stąd w tej chwili tego typu pytania. Tym razem może dajmy produkty krawskie, Rajbeka, Topetamus, Kesha, tu niech będzie zrobiony bez Kesha. Ok, stworzyliśmy. Replication Manager, dodajemy replikę synchroniczną. Czy ja jestem na tym serwerze? Nie poczytam tylko mnie. Dostaliśmy się do zarządzania z poziomu serwera 102, co to prawda, ale w pierwszej kolejności dodaliśmy serwer 101 i ja na serwerze 101 to konfiguruję. Stąd zaczął krzyczeć, że chce go połączyć samym ze sobą, gdzie to się nie da. Replikacja musi być między dwoma serwerami w przypadku Starwinda. Ok, o, i od razu lepiej. Starwind ogólnie obsługuje Harbita, gdzie potrzebujemy wydedykować
interfejs sieciowy, żeby przesyłać informacje zwrotne o życiu naszych systemów, ale jeżeli chcemy, możemy jak najbardziej wykorzystać dodatkowy trzeci nod, który będzie takim nodem wskazującym nam o tym, która część systemu żyje. Dokładnie, dokładnie odpowiedzieć tak. Ok, tworzymy nowy. W tym momencie jesteśmy już przekierowani na komputer partnera. Pyta się, na którym dysku stworzyć nasze systemy. Stworzymy podobnie. Ok, nic nie zmieniajmy. Tu wybieramy właśnie sposób połączenia, czyli nasza wolniejsza sieć 101, niech będzie tu Harbit, a nasze dwie podłączone sieci 10 gigabitowe przeznaczą na synchronizację zasobów. W ten sposób stworzymy aplikację na drugim serwerze. Już w tej chwili dysk jest replikowany między tymi dwoma zasobami i oba zasoby mogą korzystać jednocześnie z tych zasobów dyskowych, pod warunkiem oczywiście jakiegoś klastra, który będzie potrafił to zrobić. Ok. Uruchamia się automatycznie synchronizacja HA. Nody są ok. Czyli połączenie sieciowe mamy w głowę. I jak zobaczyć, co my tak naprawdę zrobiliśmy? W tej chwili trwa jeszcze synchronizacja, już się skończyła. Stąd jeszcze były wykrzykniki i były informacje, ale wejdźmy sobie w iSpace inicjator. Tu się posługujemy nazewnictwem, które mamy w nazwach targetów, czyli do tej pory mieliśmy zrobiony przykład na targecie SDS. Odświeżmy, czy pokażą nam się nowe zasoby. Pokazały nam się nowe zasoby na, o, i nasz jeden zasób, nawet, którego nie musieliśmy konfigurować. Na obu połączeniach łączymy, uruchamiamy multipathing. Wchodzimy w drugi, łączymy, też uruchamiamy multipathing. I zasób dyskowy w tej chwili powinien być widziany w menedżerze urządzeń. Próbujemy się do niego dostać. Najprościej device manager w dyskach. Pojawił, mamy już teraz dwa starwindy, multipathy. Możemy zweryfikować, czy rzeczywiście z obu serwerów się dostajemy jak najbardziej. Są dwa aktywne linki do naszych zasobów. I w naszym menadżerze dysków powinna się pojawić nowa przestrzeń. Widzimy, ta stara miała 20 giga. Mamy już nową 10-gigową i ją przygotowujemy już po stronie wirtualizatora do użytku. I tak konfigurujemy każdą potrzebną dla nas przestrzeń dyskową praktycznie no, w 5 minut. No to ja tak pokrótce tyle, żeby nie przedłużać. W przypadku Hyper-V to jest aplikacja, w przypadku VMware'a jest to maszyna wirtualna na Linuxie, którą też możemy postawić, zaprezentować, jak to funkcjonuje. W przypadku Rackla będzie dokładnie to samo, też to będzie maszyna wirtualna. Na początku, do zeszłego roku, ta maszyna wirtualna to był Windows z zainstalowaną aplikacją Starwinda. Od zeszłego roku jest to już Linux z zainstalowanym właśnie appliance'em Starwinda. Tą maszynę wirtualną Państwo, kupując sam software, dostajecie już skonfigurowaną tylko do konfigurowania przestrzeni dyskowej. Słucham? No niestety musimy mieć albo serwer Hyper-V, czyli Windowsa, żeby odpalić to, bo na dobrą sprawę ten serwer może być tylko macierzą dyskową. On nie musi być wirtualizatorem. I zasoby dyskowe udostępnimy przez iSCSI na świat za pomocą tego. Ale niestety, musi być coś pod spodem. Albo będzie to właśnie Windows Server, albo będzie to jakiś hypervisor i działająca VM-ka, która będzie miała na sobie stary linii. A z jeszcze rozbudowa oczywiście w małym środowisku, gdzie ok, serwer z jego różnymi zatokami zawsze dysków może go włączyć, tak? Ale co jeśli jakby ta liczba potrzebnych ilości zasobów już przekracza ilość zatok
Możemy się rozbudować przez zwykłą półkę dyskową. Jeżeli mamy miejsce na jakiś kontroler rajdowy, który ma wyjście na zewnątrz, do danego serwera dołożymy półeczkę dyskową z dowolną ilością miejsc dyskowych i rozbudowujemy dalej. Ogranicza nas tylko miejsce na czy na PC i miejsce na karty rozszerzeń. Także jest to. Znaczy tu niestety nie mamy takiego zarządzania. Dokładnie. Także tak, tylko w ten sposób. Sam Starwin czegoś takiego nie udostępnił. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. W razie pytań zapraszam, przekażę namiary na siebie i służę pomocą. Dzięki wielkie. Dziękuję.